Ponad 30 klasycznych pojazdów zaparkowało na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej. Nie zabrakło także przejazdu ulicami miasta, a także rozmów z fanami motoryzacji. Zajmuję się pasją motoryzacji od 12 lat, 11 praktycznie. No jeżdżę komarkami, kręci mnie to, lubię to po prostu. To jest takie moje hobby. W tym roku też się wybieram do Łeby komarkiem. 600 km. Mam nadzieję, że pokonam ten rekord. Szybciej to zrobię niż 35 godzin. W tamtym roku też jechałem do Łeby. Jechałem 2 dni, 35 godzin. No i jakoś dojechałem. Było ciężko, ale dojechałem. Kłodzki Ruch Klasyków zaprasza na kolejne spoty, o których będzie informować.